to lato będzie wyjątkowe. Z Kolejami Dolnośląskimi odkryj najpiękniejsze atrakcje regionu. Przekonaj się, jak wiele jest jeszcze do odkrycia we Wrocławiu. Podziwiaj europejską perłę baroku w Krzeszowie. Spędź aktywnie czas na kąpielisku w Jeziorzanach. Zachwyć się majestatycznym Zamkiem Książ. Spędź aktywne lato z Kolejami Dolnośląskimi. Wioletta Juchaniuk, witam Państwa we wtorek 31 sierpnia i zapraszam na wydarzenia. Zakończyła się budowa chodnika na ulicy Różanej w Bolesławcu. Inwestycja obejmuje odcinek od ulicy Generała Fieldorfa Nila do skrzyżowania z ulicą Narcyzów. Prawie pół kilometra nowego chodnika na ulicy Różanej w Bolesławcu robi sporą różnicę. Jest lepiej, ładniej, a co najważniejsze bezpieczniej. Budowa odcinka od ulicy Generała Fieldorfa Nila do skrzyżowania z Narcyzów została w całości sfinansowana z budżetu miasta. Jestem po rozmowach z mieszkańcami, mamy odbiór chodnika przy ulicy Różanej. No i powiem tak, no, nie spotkałem jeszcze niezadowolonego mieszkańca. Co tym bardziej cieszy, ponieważ wykonawcą była nasza spółka komunalna, nasza znakomita firma Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. 450 metrów chodnika, dosyć trudnego w niektórych miejscach, bo on nie jest równej szerokości. Gdzieniegdzie chodnika nie było albo był na tyle wąski, że przejechanie wózkiem okazywało się niemożliwe. O tych niedogodnościach można już zapomnieć. Wykonanie... No powiedziałbym na bazie tego, co w tej chwili widzimy, na bardzo dobrym poziomie i proszę pamiętać, że całość tego zadania od samego początku, czyli od opracowania dokumentacji projektowej poprzez organizację ruchu tymczasowego, aż do wykonania w rękach bolesławieckiej spółki, więc cieszmy się, że mamy spółkę, nie tak jak w wielu innych miastach spółki zostały sprywatyzowane i sprzedane i dzisiaj nie ma z tego żadnej radości, a tutaj można powiedzieć, że pod nadzorem urzędników z naszego Wydziału Zamówień Publicznych Inwestycji razem z pracownikami spółki wykonano kolejne, może nieduże, ale bardzo ważne zadanie dla tych, którzy tu mieszkają. Inwestycja trwała miesiąc czasu, przebiegała bardzo sprawnie, też przy współpracy mieszkańców oczywiście, bo musieliśmy nawiązać się do istniejących wjazdów, także w porozumieniu z mieszkańcami wspólnie realizowaliśmy tę inwestycję i nie było żadnych problemów. Część chodnika trzeba było przebudować, niektóre odcinki wystarczyło wyremontować, ale były też i miejsca, które trzeba było w całości dobudować. Za 450 metrów z kostki betonowej miasto zapłaciło prawie 130 tysięcy złotych. To nie jedyna inwestycja w tej okolicy. Od lutego w rejonie Różanej, Narcyzów i Tulipanowej budowane jest przedszkole. Nowa placówka przewidziana jest dla 150 dzieci. Zaplanowano wykonanie 50 miejsc postojowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, chodników i placu zabaw. Na przedszkole miasto wyda blisko 6 800 000 zł. Zakończenie budowy planowane jest w połowie maja przyszłego roku. Policja podsumowuje ostatni wakacyjny weekend. Rolnicy na Dolnym Śląsku przygotowują się do dożynek, a Wojewódzki Urząd Pracy zapowiada transgraniczne targi pracy. Szczegóły w wydarzeniach w skrócie. Za nami ostatni weekend wakacji. W ciągu 3 dni bolesławieccy policjanci interweniowali blisko 160 razy. Sprawdzili stan trzeźwości 200 kierujących i wyeliminowali z ruchu 6, którzy pomimo wcześniej spożytego alkoholu usiedli za kierownicą. Policjanci zatrzymali też 7 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności. Mundurowi pilnowali też miejsca ujawnienia niewybuchu na terenie gminy Osiecznica. Trwają przygotowania do dożynek wojewódzkich. W tym roku dolnośląscy rolnicy spotkają się 5 września w Domaniowie. Rolnictwo to jedna z ważniejszych gałęzi gospodarki naszego regionu, którą jako samorząd staramy się intensywnie wspierać, podkreśla marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Dodaje, że co roku samorząd dedykuje mieszkańcom obszarów wiejskich wiele projektów unijnych, pomoc z budżetu województwa czy granty z programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.
Dożynki uświetni koncert zespołu IRA. Aktywnie i kolorowo zakończy wakacje na Wiadukt Plaza, zachęcał przed weekendem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wielu dało się przekonać i niedzielny dzień spędziło na zabawie na świeżym powietrzu. Były gry i zabawy sportowe prowadzone przez Fundację Wspierajmy Zdrowie, warsztaty kuglarskie czy festiwal baniek mydlanych. Wtorek to dla uczniów niestety ostatni już dzień wypoczynku i pomyśleć, że jeszcze w niedzielę było tak wakacyjnie. Oddam, przyjmę. Tylko tyle i aż tyle. W wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu została zawieszona tablica, na której mieszkańcy mogą zamieszczać krótkie informacje na temat przedmiotów, które chcieliby przekazać innym lub które chcieliby otrzymać. W ten sposób sprawne, ale niepotrzebne już sprzęty, meble, zabawki, ubrania mogą trafić do nowych właścicieli. Kilkaset ofert pracy w Polsce, Czechach i Niemczech. 60 wystawców z trzech krajów. Pomoc tłumaczy na stoiskach. Tak mają wyglądać polsko-czesko-niemieckie transgraniczne targi pracy, które organizuje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Targi odbędą się 23 września w Zgorzelcu. Trwać będą 4 godziny. Trzeba tylko zabrać ze sobą CV w języku niemieckim lub czeskim. Kilometrów w 24 godziny. Takie zadanie postawili sobie w miniony weekend bolesławieccy harcerze. Walczyli dzielnie także z warunkami pogodowymi. Zdecydowanym rekordzistą na tym dystansie został główny organizator Juliusz Idzikowski. Pokonał 100 kilometrów w 16 godzin. Pozostałym niestety się nie udało, choć niewiele zabrakło. Czas skończył im się na 94 kilometrze. Ewolucje były niesamowite. Przez dwa dni w bolesławieckim skateparku toczyła się rywalizacja w drugim finale Mistrzostw Polski w jeździe na hulajnodze. Zawodnicy walczący w drugim finale Mistrzostw Polski w jeździe na hulajnodze opanowali w sobotę i niedzielę bolesławiecki skatepark i pokazali, jak widowiskowe mogą być powietrzne ewolucje na wyczynowych hulajnogach. Ich mrożące krew w żyłach triki i ewolucje na długo pozostaną w pamięci kibiców. Pasjonaci tego sportu potrafią w czasie jazdy obracać się na przednim lub tylnym kole, wykonać podskok i obrócić się z hulajnogą o 180 stopni, resztę trasy pokonując tyłem. Popularnym trikiem jest także ślizg po rampie lub murku. Mistrzowie wyczynowej jazdy na hulajnodze zachwycają jeszcze bardziej spektakularnymi akrobacjami, takimi jak obrót hulajnogi w podskoku o 360 stopni prostopadle do ziemi, czy salto na hulajnodze wykonywane na skoczni. Komisja sędziowska oceniała stopień trudności trików, ich różnorodność, płynność i styl. W zawodach mogli wziąć udział wszyscy posiadający aktualną licencję zawodniczą, którą można było nabyć w dniu zawodów. Rywalizacja toczyła się w 6 kategoriach, w których zwyciężyli Anna Majcherczyk, Antoni Miłaszewicz, Bartosz Oskroba, Bartosz Broda, Jarosław Kurt, a także Olaf Żołna i Antoni Miłaszewicz. Wśród bolesławieckich zawodników tytuł najlepszego zdobył Bartosz Graczyk. Kończymy dzisiejsze wydarzenia. Na nowe informacje zapraszam Państwa jutro. Do zobaczenia.